Rozmawiam z panią Genowefą Wilczyńską. Pani mieszka w Ropicy Polskiej, ale urodziła się pani... Berezynie. Berezynie, czyli dzisiaj? To jest Białoruś. Mieszkałyśmy na kwaterze, bo dostał ojciec tylko pole. Czyli ojciec dostał pole, ojciec nie pochodził stamtąd? Nie. Skąd pochodzi? Ze Szymbarku. Mama ze Szymbarku i... To skąd ta Berezyna? No skąd? Po pierwszej wojnie. Ale co po pierwszej wojnie? Dostał tam pole jako żołnierz. Czyli tata pani nazywał się? Labut. Mieszkał w Szymbarku, a na imię miał? Władysław. Władysław. Brał udział w pierwszej wojnie światowej jako żołnierz? Jako żołnierz. I dostał tam pole, 25 hektarów pola. A dlaczego dostał? No bo każdy dostaje. Teraz po tej wojnie też dostał 10, ale nie skorzystał z nich. Mówiła pani do mnie wcześniej, że tata miał wiele odznaczeń wojskowych, jak rozumiem. Ale to miał po tej wojnie. Po drugiej wojnie. No, a to miał krzyż Virtuti po pierwszej wojnie. Po pierwszej wojnie miał krzyż Virtuti Militari? Tak. Mhm. Tylko, że za komuny, co my się naszukały, nigdzie nic nie ma dla nas. No. Że nie znalazła pani potwierdzenia? Nie, potem się znalazło. Teraz w Warszawie było w Muzeum Wojskowym. Aha, no. Czyli znalazło się. Znalazło się i odszkodowanie my dopiero rok temu dostaje. Ale odszkodowanie za co? Za majątek, bo my tam wielki majątek zostawili. Gdzie? W Berezynie. Aha, i dostaliście odszkodowanie? Tak, ale bardzo mało. Ale od kogo to odszkodowanie? Od państwa. Ja nie wiem, jakiś jest związek. Ale polskiego państwa? Od chyba tak, bo ruskie to nam figę dali. Czyli mieszkaliście w Berezynie do którego roku? No do 40. 10 lutego. No ale my mieszkali tam już od wojny do... I nie wiem, ile to dokładnie lat. Po wojnie było. Czyli tak, tata dostał ziemię w Berezynie, tak. Mieszkaliście na kwaterze na początku. Na początku, potem mama miała tutaj majątek, bo ich bracia byli w Ameryce i wrócił jeden i zapłacił i tam się pobudowali. Aha. I to właśnie jeszcze majątek dołożyli swój. Rozumiem. No. I tak. Czyli tato uprawiał ziemię? No tak, 25 hektarów i jeszcze 25 dzierżawy. My miały bardzo dużo bydła, zostawili mi 3-6 koni, tym my zostawili. Ale zaraz, bo pani mówi, zostawiliście. Dlaczego zostawiliście? Bo nas przyszli, zabrali 7 żołnierzy, zabierali się za pół godziny. Kto? Ruscy. Jak? Ruscy. Ruscy przyszli do was i kazali się wam pakować. Tak, zabierali się już za pół godziny. Pół godziny mieliście? Tylko pół. Tata też był? No taty nie było, bo wcześniej go zaaresztowali. Ruscy? Ruscy. Jak tylko wstąpili. Aha, czyli, Ruscy przyszli do domu, w tym, którym była mama pani i... I wszyscy my. Ale ile wszyscy? No wszyscy jeszcze byli, bo po prostu... Ale ja nie wiem. Siedmioro. Siedmioro dzieci? Było 3-4 chłopaków i... Nie, ile nas było? No tak. 4 chłopaków i 2 dziewczynki, a jeden umarł w Rosji. I mamie się kazali z tymi dzieciakami pakować? Tak, i jeszcze nam dali zamiast sanie duże, żeby coś naładować, to oni nam przyjechali sankami takimi wyjazdowymi. To prawie się te dzieci mniejsze wsadziły na te sanki, a nie było nic co wziąć. Nic mi nie wzięli prawie. A jedzenie? Ej, nie mówi się, ani jedzenia nie wzięliśmy. To co za pół godziny zrobi? Tylko, że te dzieci mniejsze trzeba było ubrać, bo był siarczysty mróz. Ten czas był te 10 lutego 40 roku. 42 stopnie na Białorusi. Proszę? No tak, jak my płakali, ten mróz zamarzał. I w takich warunkach te dzieciaki... Wjeździ do wagonów. Na stację, tak? Na stację. No i do te wagony to były krowiaki, takie pulmany, dziury, szpary. Jeszcze nas trzymali całą noc, bo to jeszcze dowozili, bo to było transport, było 25 wagonów.
No tylko nie my, ale to wszyscy, tam gdzieśmy byli na tej Barzynie, to przeważnie byli majorzy, same takie... Czyli wojskowi? Wszyscy wojskowi. A co wy dzieci tam robiliście? Po co was tam wzięli? Więcej tych dzieciaków było? Gdzie? No, na Syberii? No nie, do tego pociągu. No wszystkie z rodziny całe. Rodziny całe, no ale mówi pani, że byli tam oficerowie. Ale to mieszkali w tej Berezynie. Aha. Nie byli, tylko mieszkali. Oficerów zabrali wtedy wszystkich, jak tylko wstąpili Rosjanie. No bo tam Zabłocki, major jakiś tam, Pieczak major, Kopczyński, Lizbłoński, same oficerowie. Oni byli z Warszawy, a tu mieli majątki i domy. I nie wiem, czy byli w ten czas, jak Rosjanie ich zabrali, czy byli w Warszawie, to tego nie wiemy. Czyli wsadzili was do tych jak pani mówiła? Krowiaki. Krowiaków. Co było? Szpary były. Zamknęli nas. Dali wam jakieś koce, coś? Nic nam nie dali, nawet jeść nam nie dali. Dali nam słony śledzi i tak się nam pić chciało. Trochę my mieli coś tam, ludzie pobrali, to my się dzielili wszyscy cały transport, ale potem już nie było tego jedzenia, coś było, ileż to my jechali bardzo długo. Pani miała wtedy? 10 lat. Ja już chodziłam do ruskiej szkoły. Po rusku już nas uczył, przyszedł wojskowy i od września do lutego chodziłam po rusku się uczyć. Tam coś tak o parę tam liter i w ogóle, bo to co dopiero parę tak, miesięcy. Początek. Ale tam wierszyki to... Wróćmy do pociągu. No. W końcu ruszył. Ruszył, jak już pełny transport był, to ruszył. No i pojechałyśmy, ale pod zamknięciem. Nam nie wolno by było wychodzić. No i w tych wagonach były tak. Dół i drugi poziom. Dwa poziomy, to dużo było. Po jednej stronie i po drugiej, bo to były pulmany się nazywały te pociągi, bo były pojedyncze, a to były dubeltowe. I to jechaliśmy bardzo długo. Tam niektórzy może ktoś kapował nawet wiedział, bo że tam jedziemy na Sybir, to wzięli nawet. Len poutykały dziury w tych wagonach, żeby cieplej był. A ubikacja to była taka, takie korytko i dziurka na wnątrz. Ale tam ktoś wiadro miał, zrobił dziurę, wyciął, bo brali siekiery, ludzie wiedzieli coś, a my nic nie wiedzieli, to byli mężczyźni. Całe rodziny były. Tak, a mama się nie spodziewała. Że same. No i tego. I takie ubikacje zawiesili prześcieradło i była ubikacja tak. Mhm. A jechaliśmy bardzo długo. Ile to jest bardzo długo? Jak pani sądzi? No ja tak przypuszczam dokładnie. Wyjechaliśmy gdzieś no 2 miesiące albo więcej. W każdym razie, że my przyjechali w kwietniu albo ma koniec marca i wysadzili nas tam w tym lesie, a jak my jechały, Boże, ani raz my się nie kąpały za ten czas. O Matko Boska. Ani raz. To smród musiał być w tych wagonach? No wszystko, a jak ludzie umierali i wyrzucali ich. Widziała pani to? No pewnie. Czyli jak ktoś umarł, to ciało wyrzucano z wagonu? No pewnie. Gdzieś tam ktoś wie, chyba zabierał, ale strasznie tak to było. Głodne i chłodne. A wy, dzieciaki, przejechaliście, dojechaliście żywi? Dojechaliśmy żywi, bo my jakieś silne, cudownie silne byliśmy. Na przykład rodziny, co lekarze, policji, takie same były wojskowe tam. No to mieli po dwoje dzieci, to im umarli. Tak? Umierali, bo słabsze jakieś były, a my byli ze wsi, mocne, dobrze odżywiane, bo było wszystkiego tam. My mieli i jeszcze mieliśmy taką syrowarnię, co sery robił. Naprzód miał Żydy, ale ojciec odkupił to i drożej płacił ludziom. I robili takie sery okrągłe i to można było sprzedać, do Wilna wozili.
Także my dojechali, no już wyrzucili nas w lesie, a jeźdź nam dawali czasami takie, taką wiadro zupy, takie, jak to powiedzieć, ja nie wiem, no świnie lepiej jadły. Nie kartofle, tylko brukiew. Brukiew, tak. Wie pani, co tak mi wpadło do głowy, może głupie pytanie, ale wy dzieci, no w zamknięciu tyle czasu, co wyście robiły, dzieci? Siedziały na pryciach i patrzyły, i nie było okien jeszcze dodatku w tych wagonach, tylko co trzeba było podnieść, jak się nam tak chciało strasznie pić, to mieli tam sznurki, różne ludzie, prześcieradła jakieś podarli, i karnuszek, i to bez łokno śnieg, i to piły mi dzieciom, bo dzieci się darły tak, żeby pić i pić. A bawiliście się w tym wagonie? A gdzie tam siedzieli i jedni to mówili, jedni tamto. No i... Ile mogło być ludzi w wagonie? No nie mogę powiedzieć dokładnie, ale kilkanaście rodzin. No. Była góra i dół. Mhm. No. Dobrze, dojechaliście do lasu, gdzie was wysadzili, tak? Z wagonów nas wyrzucili, ale mężczyźni zapalili ognisko w lesie, bo to trzeba było czekać, żeby nas wozili końmi. Aha. No, sanie, tak? Saniami. To nas posadzili na sanie, to nam nogi odmarzły wszystkie. Moja mama tylko nie miała nogi odmrożone, bo szła na nogach. A my wszyscy. Odmroziliście nogi? O nogi. I potem było problem. Bosą musieliśmy chodzić, a w mieszkaniu było 25 stopni mrozu. W mieszkaniu? Tak, to były baraki takie. Zaraz, czyli moment, zawieźli was dokąd? Ja nie wiem, my nie wiemy, co to za miejsce. Czyli do baraków, tak? Tak, do baraków, do Złotej Góry. Aha. Bo to było baraki i w środku były ubikacje takie długie. A oczywiście lampy się świecili i tam był dozór też. Czyli miejsce się nazywało? Złotaja Góra. Złotaja Góra. No. Dobrze, no i co z tymi barakami? Wyście musieli chodzić na posaka. Znaczy w skarpetach chyba, nie? Ale, w onucach. W onucach, ale i w czym? Ale nie chodziłyśmy wiele na polu, tylko mieliśmy taki garczek, co się załatwiali do tego. No, ktoś nam ukradł. Mhm. No i trzeba było boso iść do ubikacji. Mhm. Kalosze my wdziały, no to kalosze to są nogi tylko krew szła. O Boże. Długo leczyliście te odmrożone nogi? Gdzieś do pół ciepła, gdzieś tak, czerwiec, to wtedy się wygojało. Chorowałyśmy na cyngę. Na co? No, to zęby, to się nazywają, co ruszają. Aha, no szkorbut. Szkorbuta tam nazywali cynga. Cynga. Po rusku. A i na dyfteryt. O. I na dur brzuszny. Różne choroby, wszystko się na wszy, pluskwy nas gryzły, a pluskw ile było w życiu, nie widziałam tyle pluskw, żeby było. Jak my weszły do tych, takie kajuty były, to tak tu trzy by było i prycie. To w tych szparach to aż, no nie wiem, albo to stało puste, albo były na Sybir wysłane swoje ruskie, bo to puste było wszystko. No ale ktoś tam był, bo skoro tyle plusk, ale nawet w lesie za korą były pluskwy. No i jak myśmy, no tak nas gryzły pierwszą noc, nie wiedziałem czego. Pierzyny my miały, bo nam ruski związał pierzyny. I tak był jeden jakiś uczciwy. Jak związał? To... Z łóżek pozbierał i związał w toboły i zaniósł. Wam przyniósł? Na sanie, jak my wyjeżdżamy. Aha, nie wasze pierzyny? Nasze. A czyli mama jednak wzięła pierzyny? No, on związał, bo nie wiedziały pierzyny, wzięła i no, poduszki, i tam kożuchy, bo my miały kożuchy, bo na Białorusi zimno, to każde dziecko miało kożuch. Mhm. Także, że to nie jest za porządkiem opowiadane, ja ale rozumiem. Wiem, to tak, można tak poskładać. Jakoś przeżyły, potem najgorzej w tym zimnie. Ludzie są, mężczyźni i kobiety, i dwoje dzieci mają, to im łatwiej.
A moja mama tylko jeden raz w tygodniu my jedli chleb. Tyle nas zarobiła. To coście jedli? Wodę trochę, ludzie dali nam co. Jedni drugich ratowali. Najmłodszy brat był najgorszy. To znaczy? Bo on takie wrzaski robił, że nikt, to 24 rodziny, 25 rodzin mieszkało w tym baraku. To się tak dar, chleba i chleba. A to ile on miał wtedy? 3 lata. Aha. A tak się wycwanił, że co wieczór tak robił. Mhm. Bo mu dała tam taka sąsiadka, robiła w kuchni, dała mu kwaśnej łowsianki takiej. A go czyściło aż krwią. A koklusz miał taki, że jak się zakaszlał, to tak kapało. Ale przeżył. Przeżył. No właśnie. Tam tak mówią te kobiety. Mówi, u labutowej dzieci chodzą bose na polu i żyją. No to cud. Ojciec był w Łagrze, podejrzewam, tak? Tak. I kiedy Niemcy napadli on na Ruskich, to wtedy wypuścili go? Z Lagrów i przyjechał do nas. A skąd wiedział, że jesteście? No wiedział, bo tam ktoś znajomy napisał, bo tam nie tylko on był w Lagrach, tylko więcej tych. Ach. On nie był oficerem, to za to w Lagrach. Tak by go zaszczelili, jakby był oficerem. On był w Archangielsku. Mama, bo pani mówi, że mama zarabiała. No to w lesie musiała pracować koniem, jeździć. Ale umiała tym koniem jeździć? A skąd w domu nigdy nie jeździła? No to jak? Do wszystkiego ludzie zmuszą. Dobrze, ale co mama robiła tym koniem? Drzewo woziła z lasu, ścinkę i musiała założyć łańcuch i ciągnąć na dół. Czyli wyście w tym czasie zostawali bez dozoru? No pewno. No ale to już jak się bratu nogi wygoiły, to już poszedł do pracy. Bo on był najstarszy? Najstarszy, miał 16 lat. I co on robił? No tak samo też było. Też z mamą? Nie, oni mieli swoją brygadę stachanowców, nazywali. To takie młode same, to ja mówię tak, no to jak, ile się to, bo to jak jeździli, to mierzyli kto ile przywiózł. A to oni dwa razy, mówi, trochę my przycyganili. Że więcej tego drzewa wielkie, jak to w Rosji. No to wtedy już dwa razy było w tygodniu chleb. No ale nas ratowali ludzie, co pracowali w tym. Ale mówi pani o Polakach? O Polakach, bo tam ruskich nie było, tylko nadzór ruski. To w kuchni robiły tam sąsiadki, to tam parę ziemniaczków, dziurka była gdzieś tam w magazynie, to mi wpuścili do piwnicy na dół. I powiedzieli, żebym tam przyleciała i wzięła. A była kuchnia, to dla kogo? Dla personelu. Tych ruskich? Ruskich. I ojciec wyszedł z Łagru, przyjechał do was. No i mówi tak, nie wolno nam się poruszać, ale w stronę Chin. Nie wolno się nam było poruszać w stronę Europy. Europy, tylko Chin. No i pojechaliśmy to. Jeszcze trochę pobył, mój ojciec umiał masażyć. No to tam gdzieś w kołchozie, ja nie wiem gdzie, bo ja nigdy nie byłam, poszedł, bo koń młody złamał nogę i przyniósł mięsa. O Boże, jakie to było cudo. Ta konina. Przyniósł całą nogę taką koniny, ile uniósł, bo musiał zabić, bo koniowi się noga nie zła. Ja mówię, że młody źrubak. Jeszcze tam nie dowierzali, bo tam taka jedna była pani, to mówi tak, ja bym nie jadła koniny, a my nie mieli nic, maszynkę pożyczyłem i ani soli, ani tłuszczu, ani nic, tylko takie gałeczki porobiłam. I to pani robiła? No pewno. Ja nie mama? A gdzie mama w robocie była? Ja to porobiłam, ja chodziłam po wodę wszędzie, gdzie tylko poszłam kluski kraść. Co to znaczy? No tak, był w kuchni, nie? I to oni suszyły makaron. Na tych ladach, a tam była taka dziurka, ja sobie zrobiła drut i wyciągałam sobie te kluseczki, żebym miał ugotować. A tam znowu dwóch chłopaków też chcieli kraść i wzięli, poszli do tej stołówki, ukradli papryki i wzięli mi, sypli do oczu, jak się dało. Ludzie zlecieli się z wodą, wymyli mi oczy. Bo tam kuchnia już, bo to taki piecek jeden, o, 5 piecyków w tym całym baraku naszym, okrągłych i 25 rodzin. No to jak to gotować na 5 piecykach takich okrągłych?
No to już jak się zrobiło ciepło, to drzewa tam nie brakowało, dechów przynieśli i jakieś takie gdzieś żelaza i zrobiły taką kuchnię dużą, co można było dużo garczków postawić. Ale ja nie miałam co gotować. Miałam takie kulki, ugotowałam na wodzie i ta pani mówi tak, to tak pachnie, ja idę spróbować. Ja mówię, wie pani co, ja wakuninę pani jadła. A ona gdzieś tam pracowała w kuchni, to tam zawsze coś lizła. Tak. No nic tam cudownie było, bo owsianka to tak. To czasami nam te sąsiady przynosiły. Dużo nam pomagało, bo dzieci głodne chodziły, to tam... A dużo było w ogóle dzieci oprócz was? Pewnie, że było. W każdej rodzinie prawie dwoje, troje, zależy. Nawet było u tej pani Łagód, to było 12 dzieci, bo siostry dzieci były u niej. Co umarła i wszystkie musiała wziąć, bo nie, jak ich zostawiła. Polacy w biedzie pomagali sobie bardzo. Pomagali, jak mieli to dali. Pamięta pani, utrzymywała pani kontakty z kimś? Nie, bo to się porozjeżdżali. Porozjeżdżali się ludzie. My pojechali do Kazachstanu, a oni nie... No byli... właśnie. Ojciec przyniósł tą nogę, pani ugotowała kuleczki z mięsa, ale tak naprawdę ojciec was stamtąd wziął, prawda? Tak. Tak. Powiedział, że nie jedziemy, jedziemy do Kazachstanu, że tam jest cieplej. Tak, argument. Tak, tego. No dobrze, to my pojechali do tego Kazachstanu. A jak żeście pojechali? Wtedy już nie jechajmy krowiakami. Tylko pociągiem. Pociągiem. Normalnie. Pociągiem też daleko, to daleko z Syberii do Kazachstanu. My byli Dżambun. Nic chodzi. Od Taszkentu 250 km, a tam takie góry były, co tak, 50 stopni ciepła na dole, a w górze śnieg leżał na górach. No i tam trzeba było nawadniać wszystko, a dali nas 3 rodziny do kołchozu, tylko 3 rodziny. Te, jak my przyjechali, te kazaki leżały chore, mama i dwoje dzieci. A ten kazak widział, że my takie, to zagrzał nam wodę, dał się nam, nie mieli nic co jeść też, to dał nam ciepłej wody się napić. Potem dawali, nie wiem, 5 deka mąki. 5 deka? No, na osobę. To jakby zjedli 2 razy, to paciary takie niesłone ani nic, nie umialiśmy. A przepraszam, bo ja jeszcze chciałabym zapytać o wyjazd z tej Złotej Góry. Czy ojciec musiał się starać o pozwolenie wyjazdu? Nie, on miał wszystko już załatwione, to, że wolno się. Dobrze, czyli jesteśmy w Kazachstanie, w miejscowości? My 250 od Taszkentu. No. A to się taki kołchoz nazywał, bo my byli w sowchozie i w kołchozie. W kołchozie myśmy byli tylko, przyjechaliśmy w grudniu. Którego roku? Nie wiem dokładnie, którego. To nic, dobrze. W każdym razie, że my przyjechali jak już tego. No jak Kazach już... okazał się gościnny, dał tylko to co miał, czyli gorącą wodę. Tak. A ta żona umarła i te dzieci, bo nas wsadzili tam do chorych ludzi. My się zarazili wszyscy na tyfus plamisty. O, jaki to paskudna choroba to. Gorączka. Ale lekarz był, ruski lekarz, była kobieta, ale co mogła. A nic nie mogło, bo nie miała lekarstw, bo wszystko na front. Połowę ludzi umarło. A wy? Jeden tylko. Brat umarł? Umarł. Ile miał lat? 14. Dżambun się nazywało miejscowość. I co tam rodzice robili? Tam tylko sadzili buraki i pszenicę. Koło zboża skosili, zbierali, siali. Ale to jedzenia już chyba przestało brakować. O, jaki głód był, jak nie. Głód dalej, mimo że pszenica, buraki. Ale nam nie dali. A nie można było, że tak powiem, zwinąć? 2 lata. Co? Więzienie jakby tak gdzieś. Tak? Zwinął. Jak, co zjadł ziarka, to te były. No dobrze, w takim razie płacili, że można było coś kupić do jedzenia, czy jak to? Ale ja tam nigdzie nie widziałam żadnych sklepów. Z czym żeście się żywili? Trawą, pokrzywą, lebiodą. Wróblami. Co pani powie? No tak. Tam naprzód my byli w kołchozie. W kołchozie, tak mówię, dadzim wam jak po zbiorach, że dadzą nam rozumiem, zboża tak. Po zbiorach. No to dobrze. Po zbiorach wybłócili. No i czekamy, kiedy nam to dadzą. A oni mówią, nie, do armii wszystko. I nic, dalej głód. No to ojciec tam
wiedział tam, tu, tam, szedł i idziemy do sawchozu, do pracy. Że się można było nam tam, no i poszedł do tego sowchozu, a tam był z pierwszej wojny polski, Jakimowski się pisał, Edward, ale nie umiał ani po polsku, ani jednego słowa. Ale nas zaraz przyjął, dwie rodziny, Zielińskich i nas. No ale nie mamy gdzie mieszkać, bo nie ma mieszkania. Siedzimy na polu, no to lepianki budujemy. Dwie lepianki ojciec postawił. Naprzód wykopał w ziemi tak 1,20 m, a to w ziemi było, bo to tak, takie górce, a to my robili tak, miesili nogami, tam glina była. I woda była, taki potoczek leciał. I dostawił tak jeszcze, mniejsze jak to takie wybudował, dwa mieszkania. Czyli taki jakby duży, duży pokój, ale nie aż taki strasznie duży. Nie. No i tego wybudował. Jest tak. I postawił taki piec, co w tym miejscu się tak paliło, a i taki, że my wszyscy spali w rzędzie na tym piecu glinianym. Coś takiego. Taki długi? No długi, ile nas było, wszyscy mi się zmieściły, bo... Ale dobrze, jak, bo ja, wie pani co, tak się zastanawiam, skoro chcieliście spać na piecu, czyli było wam zimno. No pewnie, że tam było zimno, tam śnieg spadł. Stajął, spadł. Nie było ciepła takiego, jak się nam zdawało. Boso też nie można było chodzić, bo zimno było. No ale tego, no tak tam zbudował, tak sobie pomyślał, że gdzie będziemy na ziemi spać, i czy przykrycia nie mamy takiego, bo jeszcze sprzedawały pierzyny, że tam w Kazachstanie będzie ciepło, tylko koce pozostawiały. Jak tego, jak już no sprzyjął do tej pracy, no to tam było w rolnictwie, było tak. Tam były przeważnie owoce, hektary było, truskawki były, cebuli dużo sadzili i były takie sadownictwo, on to umiał, nazywali go Miczuryn. O, kogo? Tego Jakubowskiego czy? No, bo on wszystko umiał. Zaszczepić jabłonie, wszystko. I takie młode drzewka miał. My to miały pracy, my wszystkie pracowali dzieci. Tak? No pewnie. No, te wróble na takie drzewa wyłazić, to wszystkie, bo tam nie ma, gdzie nie ma wody, to nie ma drzew, bo tam trzeba było nawadniać to w Kazachstanie. No to tak było na jednym drzewie, że nieraz parę wiader tych wróbli młodych. No to, co to znaczy wróbli młodych? No takie młode, nieopiórkowane wróbelki my jadły. To nie zbieraliście owoców z drzew, tylko wróbelki? Wróbelki my zbierały jeszcze w lutym, a owoce były w... Ale po co zbierali? No bo jakby te wróble wszystko osrały, to jakie te owoce by były? Trzeba było wszystkie gniazda zwalić. Aha. No. Bo nie mogłam zrozumieć, o co chodzi z tymi wróbelkami. No i potem my tak sobie główkę i flaczki wyjęli i to one były bez piórek. Przyniosłem mi taki gar 5-6-litrowy, nagotowałem i zjadłem z tymi. Z kosteczkami. Ze wszystkim. Ale to tego było 2-3 tygodnie. I już nic. A w lecie to my kradły owoce. A jak na przykład pokazał nam, cały czas my pracę miały przy owocach. Zrywanie i suszenie owoców. Dobrze, ale to była darmowa praca? Ale on nam nikt nie płacił, tylko mamie płacili. Bo to po coście robiły? A musiały my. Jakby my siedziały, to by nie zjadły my tego owoca. A tak to się urwało, zjadło. Poszły my truskawki, to my najadły się. Moja mama lepszą robotę miała, bo stróżowała, stróżem była. Z karabinem chodziła. A ja się pytam, a jest tam to, co w tym karabinie? Mówi, że nic nie ma, kuli nie ma, ale nosi. Aha. Strasznie. No to musiała tak chodzić. Do magazynów tam było zboże, do truskawek i do cebuli było tak dużo nazbierane. No, to... A tak się zastanawiam, są mi znane słowa kołchoz, sowchoz, ale tak naprawdę czym to się różni, to... No tym się różni, że w sowchozie jest
co innego, a w Gołazie co innego. Ale co innego uprawia się, czy? Uprawia się i wszystko, ale w sowchozie jest inaczej, bo płacą. A w kołchozie nam nic nie płacili. W kołchozie było małe żydowski, ten, co uczą się na rabinów. Szkoła żydowska? Tak, wywieziono była. O Boże, też biedowali, ale oni wyjechali wcześniej do Palestyny. To byli sami chłopcy? Sami. Nieraz ja, tak, oni nie... Ale przynajmniej przeżyli, no nie, bo w Polsce... A umarło ich też dużo. Dużo. Ale jak przyszło szabat, no to prosili mnie, żebym poszła im przynieść te po 2 deka mąki, czy po 3. No to poszłam, bo pewnie, że trzeba tak, iść. Tak, bo oni nic nie mogli robić, ani... Tak, no. Tak. I nic nie wiedzieli. To znaczy o czym? O rolnictwie. Jak, ja się śmiałam, to takie. Szedł Żyd do miasta, do Merke, nazywało się to miasto. A mój tata wiózł pełny, drabiniasty wóz wełny. I mówię, siadaj tego, a on siadł se tam, no bo jeszcze na nogach nie jedzie. No wiadomo, jedzie. Pewnie. No, a tam bykami jechał, bo tam na krowie jeżdżą, na byku, na łośle. Co pani powie? No pewnie. To na krowie jeżdżą? Jeździli? Tak. Takie lenie, te kozaki, ja je opowiem, bo ja służyłam, nawet u nich dzieci bawiłam. No, a jak oni żyli? Oni też żyli biednie tak bardzo? Zależy kto. No tak, jak wszędzie. Jak wszędzie. Im nie wolno było, jak to oni za swoich czasów, to mieli po 5, po 6 żon. Te stare jeszcze mieli po 2 żony, a młode nie, już po 1. Nie wolno się im było żenić, więc... Zresztą żony się kupowało tam, także... A wróćmy do tej fury z wełną. No i on się ten Żyd pyta. Pani, gdzie to rośnie? Ci Żydzi to byli z Polski wywiedzeni? Z Polski. Czy tam byli tylko polscy obywatele, czy oprócz... 70 narodowości w Kazachstanie było. 70? Cały świat. Różni Niemcy, i Ukraińcy, i Żydzi. I... A jak między sobą ta ludność? Spokojna. Mhm. Bo każdy w biedzie to są ludzie spokojne, to co zrobią? Muszą, bali się ruskich. Na przykład jak te Kirgizy nie poszły na front, bo uciekli w góry, to je wystrzelali. Stalin rozkaz, kulka w łeb. Dobrze, a wojna trwała, ojciec był z wami, czy musiał pójść do wojska? Poszedł do armii Andersa po tyfusie zaraz. I nie sam się zgłosił? Tak, z bratem. Ale sami się zgłosili? Sami tak. Pojechali, nie wiem gdzie to, Ługoi czy gdzieś tam. Mama nie miała, nie protestowała? No niech wy, tak mówię, to choć wy przeżyjcie, bo my wszyscy by myśleli, że umrzemy wszyscy. No i tak, że poszli tam, ale ich nie przyjęli, bo jeżeli kto miał jedno dziecko albo 2 dzieci, to mógł całą rodziną. A na nas było za dużo, bo nas do Andersa nie wzięli. Nie wzięliby, ale oni poszli obydwa, bo wiedzieli o tym. No ale jak wrócili, to się potem Wasilewska coś tam organizowała tam. Polską. No i poszli. Zawieźli ich do Moskwy, pod Moskwę. No i odżywiali ich tam 2-3 miesiące, bo to były ludzie wyczerpane. No właśnie, chciałam zapytać jeszcze, jak wy, dzieciaki, które rosły, wyglądaliście przy takim żywieniu? Brzuchy wielkie, nogi cienkie. Brzuchy wielkie, z głodu. Z głodu. Czy odczuwała pani cały czas głód, czy... O Boże, ja na Syberii to 5 razy na dzień mdlałam. Mdlała pani? No, ale potem to mi przeszło, w Kazachstanie już nie. Już tam trochę owoce, trochę, a tam z głodu. No, to był tam lekarz, a mnie zaniesie, dajcie dziecku jeść. No, ja wątła byłam i... No bo ja nigdy nie byłam tak okropnie głodna, prawda? Bo jak człowiek jest głodny... Ale surowe ziemniaki zjadli, surowe buraki zjedli, jak poszli sadzić. Jak co tylko było, to wszystko zjedli ludzie. Ale chciałam zapytać, czy taki straszny głód, to on boli żołądek, czy... Nie boli. No pewnie jak zjeść coś takiego, co nie jesz długo, to boli. Dobrze i wymioty, no ale jakoś to tak. W lecie to tak, pszenica była, tak, robiłem sobie gumę do żucia z pszenicy.
Ziaren. Ziaren, tylko one nie musiały być tak bardzo dojrzałe. Aha. Bo to kołchoz miał 100 hektarów pszenicy, to my wlazły w środek, nakradły mi. Ja poszłam z workiem rano i tam mi sucho było. Kłuska, kłuska, do worka, nogami się wymuciło. I na taki ten potoczek puściło się te plowy, żeby nie, bo by nie złapali, to co by było. Trzeba było iść żarna pożyczyć, takie na plecach przynieść i umielić. To ja już byłam większa, miałam już 14 lat, to już, ale mizerno byłam, dwa kółka nie uniosła żarna. I to rozcielały mi takie. Ale żarna to ciężkie. Nie, to nie były takie duże. Takie, co można było przenosić z domu do domu. Była rączka i rozcielało się to zboże, wydmuchało się na wiatr i mielało się. To się już ugotowało. Placki takie się piekło. Nazywały się lepioszki. To jest takie jak potłomyk. Soli nie ma. 10 rubli kosztował szklankę soli. No to straszne pieniądze. Straszne pieniądze były. A zarabiali 60 rubli na miesiąc, 90. To co tam? To gdzieś tam się kupiło, albo poszło się u tych kierchliżów, to poprosiło się. To czasami dali nam te soli. A naprzód się trzeba było nauczyć mówić. Umie pani do dzisiaj, czy? Umie. Mogłaby... Sól nazywa się tus. Tus. A jajko dzimurtko. Dzimurtka? Tak. A krowa sir. A koń at. A man to dzień dobry. Kosz to do widzenia. Czy pamięta pani do dzisiaj? No, pamiętam, to już nie rozmawiało się kupę lat, ale to wiem. A dziewczyna nazywała się Kuzynka. Kuzynka? No. Barańczuk chłopak. Barańczuk? No. Ja pani przerwałam, ale opowieść się skończyła, kiedy ojciec poszedł do wojska i tam ich 2 miesiące w tej Moskwie karmili, żeby tak. Trochę odchuchać ich. Odchuchać. I potem na front. Mówi, że to była jednostka rusko, a oni tylko byli, nie wiem ile ich tam było, tych Polaków. Ojciec był na pierwszej linii. Możliwe. A wie pani, gdzie szedł z wojskiem? No to Kołobrzeg, to wszystkie tu, aż do Berlina. Przecież do Berlina? Do Berlina. Ojciec był 4 kilometry od Berlina ranny w płucu. A brat to był... No a brat co? Brat był sanitariuszem. To tam mówi, że dobrego lekarza miał to dłanie poszywał ojcu. To, ale miał tu dziurę w plecach. Blizna, no, tak? Bliznę, no, ale przeżył. I tym kazetaniem my zostali, jak ojciec poszedł do... Wyrzucili nas z tego mieszkania, co my budowali. Dlaczego? No, tak jak już wyrzucili i już się wsadzili nas do Zieliński, co też ojciec... Ale kto wyrzucił? No, przyszli, wynoście się, bo tu będzie karaczaj jakaś mieszkać. No i wyrzucili nas z tego mieszkania. My Kazachowie? Nie. To wojskowi byli. Aha. No i my mieszkali tam razem, bo nam tak źle było. Oni na piecu tym dobrym spali i im było dobrze, a my na ziemi. Tu nie zmieściły się. Oni mieli wielką też rodzinę. To umarło tak. 3. 5 umarło, 5 zostało. 10 dzieci. Mieli 8 dzieci. Jedna dziewczynka umarła i 3 chłopaków i ojciec. A została 3 dziewczyny i 1 chłopak. Koło Jeleni Góry gdzieś tam mieszkali. Z początku my mieli korespondencję, potem to się pożeniło, rozchodziło się i już się nie kontaktowało. A oni w ogóle skąd byli, ci zielińscy? No też stamtąd. Z Berezy? Nie. Skądinąd, bo to nie tylko... My byli osiedleni na Berezynie, a to było jeszcze gdzieś tam inne miejscowości. Co dalej? No i jak już do tej armii poszedł, to nas wyrzucili z tego mieszkania, razem tam mieszkali. No i poszedł na front, to szedł na nogach od Moskwy do Berlina. Nie, oni na nogach szli cały czas. I to zdobywali. Najgorszy był Kołobrzeg. Tam ich bardzo dużo zginęło. Gada, że koło niego tylko tak kule się stały. Ale generalnie rzecz biorąc, tak jak słucham pana o pani opowieści, to mieliście wszyscy jednak dużo szczęścia, no, w tym wszystkim. No, może odporni by byli bardziej. Dobrze odżywieni by byli. I wytrzymały. To ze wsi to ze wsi. Jest człowiek zawsze... Musieliście też mieć spryt, bo pani umiała ukraść to jedzenie, a prawda? A to wszystkim się dawało, tak. Tak?
to tylko, no do tego miał ukraść to takim drucikiem, to dużo tych kluseczek. No to, ale pomysł się liczy, przecież to nie chodzi o ocenę tego, że się kradnie, to było to trzeba było przeżyć jakoś, nie? Pewnie, że trzeba było. To akurat no. Tutaj nawet tego bym nie nazywała kradzieżą, tylko... No nie, mama poszła do sprawy, mówi, to dobrzeście... Oczywiście, ja też tak uważam, no przecież... Przeżyli. Tak. Bo inaczej by mnie nie przeżyli. Czyli mama uważała, że to była kradzież i się spowiadała. No. No dobrze, że trafiła na mądrego księdza, który jej powiedział to, co powiedział. No, mówił tak, że to dobrzeście robili, żeście kradli. Skoro wam nie płacili za nic. W tym sadzie to my pracowali. To tak. Sadownicą była taka szkółka. To było x hektarów tego, a tam na dole, w tych drzewach, dzika porość się nazywała, takie odrastały dzikie. To my musieli na kolanach iść może kilometr i odcinać te wszystkie pędy. No. A jak już owoce dojrzały, no były lepianki przeważnie, a ten to widocznie jakiś pan dwór miał, bo miał z cegły dom i dach blaszany. To na tym dachu tonami jabłek suszono były. Na dachu? Tak. Czyli dach był płaski. Płaski. I tego, i także miałyśmy pracę. Naprzód trzeba było jabłka. Suszyliśmy jabłka te spadane. Trzeba było pozbierać, nanieść i przekrajać wszystkie. I tylko środki wyjmować. I potem te środki, jak się wyjęło, takiej stępie tłukło się. I te nasionka się wypukało, to było znowu posadzić na szkółki. No i tam ten cały Jakimowski był bardzo dobry. Jakimowski czy Jakubowski? Jakimowski. Jakimowski. No i zaraz nazwisko nam wpadło w ucho, że to będzie Polak. Do 4 kilometry od tego dżambu. Może był jakimś potomkiem ze Słańców wcześniejszych. Tak, tak, bo mówił. Aha. Ale po rusku. No po rusku, wiem. Bo nie umiał, ale szkoły miał, bo umiał i szczepić, i on się włożą i... No i wojna się kończy, czy? Wojna się kończy, nas nie wywożą. Ani nic, dopiero... A jakieś wieści od ojca i brata przychodziły, czy nie? Nie, raczej. Nie, przychodziły trochę, że w Warszawie stoją. Jak w Warszawie stały, to przychodziły. A tutaj, jak przez Rosję, przez to nic nie było. Nie było nic. Że stoją w Warszawie już pół roku. Nie mają rozkazu ruszyć, bo to powstanie było, to a Stalin nie kazał, jakby iść na pomoc, tak? Na pomoc. No. Dobrze, i wojna się kończy. No to już... A was nie wywożą, to co dalej? No dopiero nas wywieźli. Ale co, zgłosiliście się na wyjazd, czy jak? Nie, jak nas przywieźli, tak nas odwieźli. Nikt się nie zgłaszał. I nikt się nie pytał, tylko po prostu decydowali, nie. Tak? Naprzód, jak jeszcze we wojnie, tam jeszcze ojca nie było, chcieli, no, kazali się nam podpisać obywatelstwo. Mami. Mama obywatelstwo nie jakie? Ruskie. Ruskie. Mama nie podpisała. To ją tak straszyli, że nas odbierą wszystkich. Zabierą i już zabierą, ale nie zabrali, o. I nie podpisali tak. Inni podpisali, bo to się, ja się pytała tych Sybiraków, co trzecią wywózką byli. To oni podpisali, ale oni chodzili do szkoły, a my nic, a nas ani do szkoły, ani nigdzie. No i no właśnie, bez szkoły przecież żyliście. No tak? Bez szkoły. Dobrze, czyli mówi pani, że jak zdecydowali o wywózce, tak i o powrocie również zdecydowali. Czyli zakazali się wam do wagonów zapakować? Czekaliśmy na wagony bardzo długo. Ale gdzie, w Taszkencie czy gdzieś indziej? Nie, tam na stacji kolejowej tam gdzieś. To my czekaliśmy i jak już cały transport dowieźli, to było nas 25 wagonów i jechaliśmy cały czas. I tylko stawaliśmy nie na stacjach, tylko gdzieś tak na obrzeżach. To było ciepło, bo to był maj. Na szczęście. No, to wagony były otwarte, nikt nas nie pilnował już. Aha. To już to było sukces. My najgorsze były dzieci, to jest koniec świata. Mama miała z nami ze wszystkie. Dlaczego? Ciekawe my były tak. Zapowiedzieli, że będzie sam. Pociąg 2 godziny. A tu mogą dojechać w każdej chwili, prawda?
No już wiem, to ja chyba bym na miejscu mamy was przywiązała. A nie żyjuję, to nie tylko ja, ale to cała gromada nas szła. Ale nie uciekł wam pociąg z tego, co widzę, że pani jest na miejscu. A to potem by jak tylko zatrąbił, to my na ostatnim wagonie jechali. A oni się martwili. Ale dawali wam coś do jedzenia wtedy? Czy? Nie, to my mieli swoje kukurydziankę i właśnie tam gotowaliśmy. W tym pociągu? Na ziemi, jak tego stawał pociąg. Aha, aha. No, nieraz pociąg ruszył, gorczki zostały. I jak długo wracaliście i dokąd? No do Jeleniej Góry. Aha. Gdzieś tak my przyjechali 15 czerwca na Boże Ciało. To jest pamiętny dzień. Do Jeleniej Góry? Tak. A proszę mi powiedzieć, dlaczego do Jeleniej Góry, a nie do Szymbarku? No bo ojciec był wojskowy i tam się na ziemi odzyskane nas wszystkich przywieźli. Aha. Ojciec chciał? Nic nie chciał, bo jak chciał, to by został. Powiedział, jak przyjechali, był czekał. My już byli w Przemyślu, a on czekał jeszcze dwa dni, tak my długo. W Przemyślu, tak my się najadły chleba w życiu. A kto wam dał tyle tego chleba? A kazali je, stanęli i żeby z workami szli po chleb. Już wiedzieli, że transport jedzie. I... Aha, i piekarnie... No nie wiem, kto to, ktoś tam zorganizował i tak my się najadły chleba. Czyli Polska się pani kojarzy z chlebem. Z chlebem. No tak, no bo od długiego czasu nie było tego. Smakował? No pewnie, jeszcze biały był. Biały. No, a tego, no i tak, także, że on już czekał na nas tam w Jeleniej Górze, bo wiedział, że jedziemy tam, bo my pisały, no i jak my tam... A ojciec już wyszedł z wojska? No pewnie rok czasu już był w Szymbarku, u brata. Aha, bo przepraszam, pani z mamą i z dzieciakami wracaliście w 46. Tak, a tak. On po wojnie zaraz. No i tego. I w Szymbarku był, ale potem przyjechał i... Tam wszystkich tych, co wracali z Rosji, obsiedlali w Jeleniej Górze, na zachodzie, w ziemiach odzyskanych. Ale bym mówił tak, czekaliśmy tam miesiąc i jak myśmy przyjechali, jeszcze powiem, jak myśmy przyjechali tymi wagonami do tej Jeleniej Góry i nas w taki wysoki płot i cały transport i zamknęli. A tam kolejarze już robili coś... Koło tego po polsku, bo już rok tam osiedleni byli. I my się ich pytamy, panie, czego nas tu zamkli, nie puszczą? A oni mówią, no gdzie was puszczą, jakbyście takie obdarte włosy. I przyjechaliście przecież od przyjaciół. A na wagonie napisane, że nas przechowali. Tak było na wagonie napisali? No oni mieli takie transparenty, że przyjechaliśmy od przyjaciół. I co, dali wam tam jakieś ubrania? Oni nic, ludzie nam dali, jak my już szli, nie, naprzód tak mówię. A to nam dużo nie trzeba, ja już miałam 16 lat, a tam więcej takie 15-16, zrobili mi dziurę w płocie i uciekł. Na pewnie. Tam starsi nie poszli. Nie. Tylko dzieci. Idziemy do tego kościoła, bo dzwonią, to my idziemy tam, gdzie dzwonią. A to była procesja, taka piękna procesja, bo my 6 lat w kościele nie byli. Bo tam w Rosji nie ma kościołów przecież, a nie wolno było nawet. Poszli, szli my, to już nam dawali buty, sukienki, żeby się my ubrały. I ojciec tak mówi, tak, ojciec mówi, nie zostajemy tu. Ja już nie będę ryzykował drugi raz. Że znowu wysiedlą, co? Niemcy, no i przyjechaliśmy tu, do Klimkówki u brata. W Klimkówce? No, tak. No nie, my mieszkałyśmy w Szymbarku u brata, ale i wywozili tych do, chodzi pani o akcję Wisła. Wisła. Mhm. No i te. Łemków wywozili. No, i, tak. No już były mieszkania, mogłyby być. Były chaty, tak, i mieszkania, domy, tak. No, ojcu się należało 10 hektarów pola, bo za teraz, za tą wojnę, to też 10 hektarów się mu należało tego pola. Co był na froncie i brat tu też, ale brat ożenił się w Siarach, pobył trochę na gospodarce, poszedł pracować, zostawił ten dom i wszystko, co tam dostał, bo my nic, ja jako to nic, my się budowali w Klimkówce też, pole myśmy kupowały,
bo ja nie mogłam nic dostać, bo tylko ojciec jako frontowiec. I tam my mieszkali dotąd, póki zapora. Czyli mieszkaliście w Klimkówce aż do tego, jak zrobiono zapory, wybudowano. I co dalej? No i tuśmy się zaczęli budować. No, dom my mieliśmy nowy. Odszkodowanie na pewno, prawda? Odszkodowanie, ale bardzo słabe odszkodowanie było, bo możecie sobie rozebrać. No, tak. Takie rudery stare, z drzewa próchniałe, to im drugie tyle zapłacili. A u nas nowy dom z pustaków, z tego, cienkie mury, a tam płacili. 3 razy nam szacowali. Ale to pod tym względem, jeśli chodzi o dom, to nie mieliście szczęścia, prawda? Bo bardzo często traciliście. Zawsze traciliśmy. No tak. Ojciec długo żył później po tym wszystkim, czy? No jeszcze dość, tak. Już jest ponad 30 lat, 40 prawie, jak umarł. Mhm. No i... Proszę mi powiedzieć, widziała Pani takie straszne rzeczy, ze śmiercią spotykała się Pani jako dziecko? No i jeszcze nie ma, jak umarzały, jakie dzieci umarzały, jak na sankach jechały coś kupić w kołchozie, to umarzły, bo nie wolno było w Rosji tam na tym Syberii siadać, jak się zmęczy. Jak ktoś siadł, to już 9-8 osób dziennie zamrożonych było. Kiedy tam przyjechaliście, to w ogóle Wy jako dzieci, mama również, nie mieliście pojęcia przecież, jak trzeba o siebie dbać, żeby przeżyć. No nie miałem pojęcia, ale jakoś się przeżyło. Ludzie dużo dopomagały, coś tam zawsze ktoś coś dał, żeby dzieci miały zjeść, a przez lato to tak, jagody, grzyby. Czy mama suszyła coś na zimę, na przykład grzyby? Nie. Na czym? Tylko ja, ten piec i zresztą mama nie robiła od rana do wieczora. Przecież tam nie było, że sobota, że niedziela. 10 dni trzeba było pracować, wychadnąć dopiero jeden dzień. Tam nie było drzewa w Kazachstanie, trzeba było kuraj. To takie chwasty, co rosły, trzeba było iść w górę, na plecach nieść takie wiązki, żeby podpalić i żeby ugotować co. Albo łajno kruskie. Kiziak się nazywał. Jak? Kiziak. Jak się umielało, no to ja musiałam zrobić. Pierwszy raz zrobiłam, upiekłam to takie. Jedna patelnia się kładzie na spód i ten podpłomek się kładzie, placek, i robi się dziurki, i drugą na wierzch, i od spodu trochę tego ognia, i na wierzch, i tak się piecze. Pierwszy raz to tam jest ciepło. No. Myślę tak, to jakby tak zrobił sobie, ja też pomysły miałam. Drożdże se zrobiłam. Jak się pierwszy raz ukisiłam to ciasto, to se ususzyłam to ciasto. I dodawałam to potem, ale to niedługo było, bo to do zbiorów, jak zebrali, to już nie było. A jak my chodziły, no to było coś zjeść, jak przyszli wszyscy, to zjedli. Wróciła Pani do Polski. Nie chodziła Pani w ogóle do szkoły. Chodziłam w Szymbarku. Ale tak, ale nie chodziła Pani tam do szkoły. Wróciła Pani jako dziewczynka już 16-letnia. Tak. I co? No i w Szymbarku chodziłam do szkoły. Do szkoły podstawowej? Tak. Razem z tymi dzieciakami? No, ale ja od razu 2 klasy dalej. Aha. Bo ja umiałam czytać i pisać. A kto Panią nauczył? Ja mam wścibską taką. A raczej... Chodzili bracia do szkoły, ale mnie nie chcieli przyjąć, bo ja miałam mało lat. Ale mi kazała, żebym przychodziła, kiedy chcę. Aha, i nauczyła się Pani w ten sposób. No, w ten sposób pisać, czytać. No to na Białorusi tak było. No to mi to przyda. Nawet ładniej pisałam, zawsze Pani pokazywała, że ja najładniej piszę. Proszę. Z tymi literami. A tak to siostra młodsza skończyła, w Ujściu chodziła do szkoły i braty chodziły do szkoły, a te starsze już nie chodziły, myśmy nie chodziły już. Do pracy trzeba było pracować. No i tak, że do szkoły w Szymbarku chodzimy. No i w Szymbarku, wie Pani co, ta nauczycielka mówi tak, kto ma jakieś pamiątki, proszę przynieść. A to jest cwana, ja też wiedziałam, że wam paczki przyślą z Ameryki, tak, nauczycielka. A to była propaganda ruska. No to zabrali nam moje zdjęcia, co najważniejsze, z tymi kirgizami obdartymi. Miała Pani takie zdjęcia? No pewnie, że zabrali to.
wszystko. A jak się ta nauczycielka nazywała? Przecież ona już umarła dawno. No ale jak się nazywała? Ja już nie pamiętam. Nie pamiętam. Dokładnie. Może to gdzieś tam jest w szkole? A nie ma, bo my chciały, żeby wróciły, a brat zaniósł medale do ujścia i też nie wróciły. I co pan powie? Pewnie, bo jeszcze nas straszyli. Siedźcie cicho, bo jak będziecie rozmawiać, to jeszcze raz na Syberii. My się nie przyznawali, że my na Syberii byli. Jezu, dziękować Bogu, żeście przeżyli i w tej chwili chyba w porównaniu z tym, co pani miała za czasów młodości, to żyje pani jak w raju teraz. Spokojnie, bezpiecznie. Czy nie? No, różnie to bywa. No. Teraz mi jest bardzo niedobrze, jestem sama. Czemu sama? No bo każdy pójdzie, a ja cały dzień sama. Aha, że w domu, no tak, ale ma pani rodzinę. No i, mam. I nie musi się pani o nich martwić. No nie, one przychodzą, przyjeżdżają, ale każdy pracuje, to ja nie będę zawracać im też. Ja rozumiem, tak, czyli czuje się pani trochę osamotniona. Pewnie. Przez to. Pewnie, tak gdzieś było, jakieś takie dzienne spotkania z seniorami albo jakiś ośrodek, choćby nawet płacić. Ale powiem pani, że na 3 maja naprzeciwko Biblioteki Miejskiej powstaje taki klub seniora. I myślę, że... Można. Tak. Myślę, że znajdzie pani coś takiego. Tylko, że trzeba tam dojechać, no nie? A to no, syn jest już na emeryturze. To pani on by zawiózł. No, widzi pani. Jest na emeryturze, już ma 65 lat. Chciałabym się dowiedzieć, Syberia, później Kazachstan, głód, brak pieniędzy, a co z ubraniami? Ubrania były tak, z worków spódnice szyte były, a wełnę dawali nam, no, mama przędła, a ja robiłam skarpetki dla wojska, dwie pary dziennie, no, norma była taka. To znaczy musiała pani z... Tyle. A wełny nam zostawało zawsze. Także jeszcze zrobiliśmy może cieńsze trochę te nici, może swetry braciom. Ja spódnice mamie, spódnice sobie. Z wełny, wszystko z wełny było. Najgorsze były to wszy w tych dziurach wełnianych. Wszy? To nie było mydła ani nic. Ani a jak żeście się myli? No tylko we wodzie. No tak, ale gdzie? W potoku. A zimą? A zimą to tam ciekła woda, to troszeczkę się tak się tak ochlapało. A przecież pani była dojrzewającą taką młodą dziewczyną. Każda chce jakoś ładnie wyglądać. Gdzie tam kto patrzył na ładnie? To chodzi w majteczkach i w takich tych tylko... Biustonoszach? Nie biustonosze, takie koszulkach. A to czasami gdzieś tam dostaliśmy darów, płótno, to mama poszyła nam takie koszulki i z gołą głową my cały czas chodzi, takie słonko było. No, a ponieważ nie było się jak za bardzo myć, włosy krótkie czy długie? Ja miałam kręcone, bo po tyfusie jak nam zgolili, to urosły mi kręcone, takie sobie. To wszy, to wszędzie było, bo to nie myte, nie mydła nie było, ani niczego. Czyli czym żeście się myli? Tylko tak wodą? Tylko wodą. Nikt tam nic nie miał takiego, żeby coś było. Nie tylko u nas. Te wszy to łazili po ścianach, nawet w wagonie, jak my jechali ze Syberii na Kazachstan. Także, że strasznie, nie mogę nawet wspominać. A nie tylko u tych Kirgizów też wszy były. Służyłam u Kirgizów, dwoje dzieci bawiłam. I tam mnie mordowały, że płakałam i musiała mnie mama wziąć. Jedno dziecko tu. Na piersi? Na piersi, a drugie na plec. To znaczy co, nosiła pani te dzieciaki? No jedno miało 10 miesięcy, a drugie 11. I to u pracidaciela była, co to tego zawiadowca kołchozu całego. Rządził. On miał, im się tak źle nie powodziło, miał wirówkę taką, co wirową mleko. To 10 razy musieli ludzie nosić, co wirowały to mleko, a 11 jemu to mleko. To robił sery i masło. Aha, no tak. I tego. Ale nam a mnie tylko dawali wodę i tauhan. Co to? Prażona kukurydza i zmielana. I do tego wody troszeczkę i tyle. Jezu, takie świństwo. No świństwo, ale trzeba było jeść, bo z głodu by umarł. No dobrze, dzisiaj na przykład są takie dzieci, że z głodu umrze, a nie weźmie jakieś paciaryki do buzi. Myśli pani, że to głód wymusiłby wszystko? Wymusiłby. A jak się nie widzi niczego, tylko to i to dobre. No bo to tak.
U nich tam taki zwyczaj. Ognia nam nie było, jakby chcieli zapalić. Musieliśmy iść, żeby nam dali ogarek, żeby zapalić, bo zapałek nie było. Wie pani. Całego barana zabiją. Wszyscy mężczyźni tam pół tego, tam tego, takie ulice były, przychodzą. Taki kocioł na polu się, no większy jak to koło. Tylko głęboki. Całego barana wsadzą do tego i gotują. No całego pokroją, bo przyjdą jeść. Cała ulica prawie tak. Nie wiem ile tam tych domów. Was częstowano tym baranem? Niech pani słucha dalej. No. Jak on nas częstował. No to dobra. Ugotował się ten baran, pomagałam im tam coś tego. I takie płaty już tego barana wyjęli, jak się ugotował. A takie płaty rzucali makaronu. Ciasta. To był makaron cichny, a to ten rosół to surpa się nazywa. Siedzą wszyscy na ziemi i pozakładane nogi mają tak, na krzyż siedzą, piją z tych pijała nazywa. Jak filiżanka, tylko szerszej, piją tą surpę. Same chłopy. Surpę, czyli ten rosół z barana. Rosół. Potem jak już tym wypili tą surpę, to to mięso pokrajali i ten makaron pokrajali i takie dwie miski, trzy takie drewniane. Nasypali tego, no ale naprzód trzeba ręce wymyć tym chłopom. No to jedna szła z czajnikiem i te ręce tak umywały te chłopy, druga trzymała. No już potem siedli i jedli. A kobiety nie jedzą z mężczyznami. I tak jedli. Tak rękami. Rękami. Już się pojedli, umyli się ręce i po brodach się pogłaskali, bo im przewalnie brody mieli. Herbaty się napili. My siedzimy, kości liżymy, ani tam nie siedzimy, ani nic z tymi babami. Wszystkie kości liżą. Kto? No baby, kobiety. Mężowie. Mężowie się na żarnie. A kobiety kości liżą. Naprawdę, to przecież byłam tam i mieszkałam i wszystko wiem. Ja wziąłem się do cholery. To oni mięso jedzą, a my kości liżemy, gdzie tam troszkę zostało. I tak. Ja dobrze dzieci bawiłam, nosiłam na tych plecie, że garbata była nosiłki. To takie dwa wiadra wody. I każe mi iść, jak dzieci śpią. No to ja poszłam i nabieram tą wodę. A wodę się nabierało gdzie? Studnia? Potoczki były potoczki. Takie. To z gór ciekła ta woda z tego śniegu, co tam leżał. No i ja nabrałam do tych wiader wodę, a ta kierwiska przyszła i mówi: czy mówiłaś Symoła? Nie, bo ja nie wiedziałam, o co to chodzi. Ale potem wiedziałam, szczęść Boże. I kazała mi wylać małpa. Wylała mi już. Tak to było z nimi. A te, jak oni, kobiety nie szły na cmentarz, jak umarł ktoś. W ogóle. Tylko chłopy i na siedząco chowali. Ja mi wszystko podglądałem. Znaczy co na siedząco? Ten umrze na siedząco? Tak. Nie w trumnie? Tam trumnik nie miał. Tylko w co? Nic. Był owinięty w coś tam. I tak, takie kuczki. O, takie koła robili. I tam podkopywali nogi, żeby wsadziło. I na siedząco wszyscy. Tam nie Kirgizy nie robią grobów tak, tylko kucki. Kucki, czyli takie... Takie kółeczka. I kobiety się drą przy domach. Płaczą, tak? No, jak się drą, 5 kilometrów słychać. A mężczyźni na drabinie wiedzą tego. A Polacy jak chowali swoich? Jak w szpitalu umierali, to 20. No, pamięta pani, brat umarł. A to my wszyscy leżeli w szpitalu bezprzytomni. A, tak? To gdzieś tam w grobie, ani nie wiemy gdzie, 20 naraz osób do jednego grobu porzucali i już. A Ruscy niektórzy mieli trumny, ale to drewno tam było bardzo trudne. I drogie było i tego. Pop, a Bubar taki, Wasia, co my się bawili wieczór razem z chowanego, to w lecie było, to tam zawsze jadły, jak się najadły tego, to już dzieci inne były. Były przyjemne te ruski. No i umarł ten chłopak. Poszedł spać i nie obudził się. Pop był. Ale przywiózł go w nocy, żeby nikt nie widział. I modlił się i tego. I pochował go nie na tym cmentarzu, co tego, tylko na ruskim, w mieście. I tam jak u nich na Wielkanoc, to były takie wypominki. Na Wielkanoc? Tak, u ruski. To tam dawali, o, przynosili ludziom jeść, którzy biedni chcieli. Dzieciom dawali tam jakieś chlebki małe, jakieś takie coś. Co mieli, to dali. No, to i to dobre było. A myśmy mieli takich znajomych, bardzo dobrych ludzi. Kołaczow się pisał. Rosjanie? Rosjanie.
No i tego, to oni moją siostrę tam trzymali, tam dziecko było takie i bawiła. Tam i dobrze było jeść miała, bo on był młynarzem i oni nam dużo, dużo pomogli. Pomogli. Mleko nam dawali, Jurek krowy pas, świnie pas, też mieli świnie, ale oni nie jedli mięsa, ale chowali. Ale córkę mieli na wysokim stanowisku gdzieś tam w Dżambule, gdzieś tam dyrektorem, mąż jej był w takim dużym sowchozie, dobrze się im powodziło tam. No i mieli swoje mieszkanie tam w mieście. Marfusza się to było, tej było na imię, żonie jej. Dużo pani pamięta takich szczegółów. No i tak, to ona zawsze nam coś tam nam dała, to tamto, to ziemniaczka, to chlebusia jakiegoś upiekła, bo miała piec chlebowy. A on nam nawet drzwi dał do tego mieszkania, co my budowali do tej lepiany. Kołaczow. Kołaczow? Kołaczowsik. A krowy miał piękne dwie. No to mleka nam dawał. To nam w Kazachstanie już było lepiej, bo tak. Ten troszkę, ale jeden rok był straszny. Ale z tego, co pani opowiada, to raczej ci ludzie wszyscy byli życzliwi, oprócz tych ruskich, prawda? NKWD. No właśnie, NKWD, ale reszta to była... Normalne ludzie, jak i u nas. Ale pomagali sobie wszyscy. No wiedzieli, co to znaczy bieda. Czyli trzeba doświadczyć, żeby... No. A ziemniaki jak poszli sadzić, to pół zjedli ludzie surowych. No ale to po surowych to się choruje. No ale zjedli. A jak poszli siać zboże w kołozie, to po krajach, po obsiole, w środku zostawili, bo ukradli resztę. A te Kirgizy to jeden drugiego nie wydał za skarby świata. Ci lojalni względem siebie. No, kradli, bo by też z głodu umierali. Ale nie wydali za skarby świata. Tak byli. Dziękuję.